Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie realizuje na obszarach wiejskich Opolszczyzny zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Głównym zadaniem ośrodka jest doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podniesienie konkurencyjności rynkowej gospodarstw, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Praktycznie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie rolnictwa obszarów wiejskich bez doradztwa. Dzisiaj to dochód rolnika to nie jest już tylko proste oranie, sianie, zbieranie, karmienie zwierząt. Dzisiaj to jest wiedza specjalistyczna, gdyż tylko właśnie współpraca doradcy z rolnikiem powoduje, że możemy być konkurencyjni. Od spotkania z rolnikami w Nysie rozpoczęło się podsumowanie pracy terenowych zespołów doradztwa rolniczego. Powiatowe spotkania, które od wielu, wielu lat robimy, myślę, że nam się sprawdzają i w ten sposób umiemy jakoś podziękować i rolnikom, przedstawicielom samorządów, agencji, instytucji, izbie rolniczej, wszystkim tym, którzy współpracują. Program działalności doradztwa rolniczego na Opolszczyźnie obejmuje między innymi prowadzenie szkoleń dla rolników, prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej, prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, prowadzenie analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji, gromadzenie i upowszechnianie informacji rynkowych, upowszechnianie metod produkcji rolniczej, podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzenia gospodarstwa rolnego, upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej, wykonywanie usług doradczych dla gospodarstw rolnych, organizowanie targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujące produkty, a także wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego. Te działania Opolski ODR realizuje z 11 terenowymi zespołami doradztwa rolniczego. Dziesiątki tysięcy, można powiedzieć, te porady idą, bo również pod tym kątem jest dotacja celowa, którą dostajemy i z tej dotacji musimy się rozliczyć i pokazać nasz konkretny zakres działania. Głównym teraz tematem jest pozyskiwanie środków unijnych, aczkolwiek bieżące sprawy. Teraz obecnie, w obecnym czasie są dopłaty, które wchodzą, jest dużo niejasności. Widzimy procedury, które trochę są jeszcze bardziej skomplikowane, więc jak najbardziej chcielibyśmy z naszą ofertą do rolników się zwrócić i przede wszystkim, żeby sami rolnicy zrozumieli, mimo szczerych chęci, ale w wielu przypadkach sami sobie nie poradzą. Zdaniem Izby Rolniczej w Opolu doradztwo rolnicze jest niezbędne dla mieszkańców obszarów wiejskich. Nowe czasy, ale na tyle nowe, że nowe wyzwania, nowe pieniądze, nowe warunki prowadzenia gospodarstwa i nieodzowne doradztwo. Rolnicy w tych czasach przy takim nawale różnych informacji, różnych warunków do spełnienia nie poradzą sobie sami. Bezwzględnie potrzebne jest doradztwo. Nasze doradztwo w Ośrodku Doradztwa w Łosiowie jest naprawdę na wysokim poziomie. Do tej pory doceniamy to, co zrobili. Oczekujemy oczywiście co najmniej minimum tego, co robią i najlepiej jeszcze więcej. Jest na tyle świadomy, bo nowoczesność wkracza, co można powiedzieć, co jakiś czas, co roku. Także doradzić trzeba. Ja korzystałem teraz z doradztwa i myślę, że nadal będę korzystał, bo jest to potrzebne. Można by było powiedzieć niezbędne przy nowoczesnym rolnictwie, gdzie bardzo ważną rzeczą jest ekologia i ekonomia. I rzeczywiście przed doradztwem rolniczym stają nowe wyzwania mające na celu dobre wykorzystanie unijnej pomocy przyznanej Polsce na lata 2014-2020. Nie będą to łatwe do zdobycia pieniądze, dlatego w czasie takich spotkań jak to w Nysie radzi się rolnikom, by potrafili sięgać po każdego unijnego centa. Program zrealizowano dzięki współfinansowaniu przez Izbę Rolniczą w Opolu.